Witam serdecznie, studio numer 2, Radio Nysa 103 i 6 FM. Gościem Radia Nysa, gościem państwa dzisiaj jest pan Mirosław Aranowicz, przewodniczący Rady Powiatu Nyskiego i prezes Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie przewodniczący, mało czasu zostało do końca roku, chyba 2 lub 3 sesje będą, tak? Rady Powiatu? No, dokładnie 3. A może 4, w zależności od potrzeb. No to bo jest taka zasada, że my mamy sesję zawsze pod koniec miesiąca, więc teraz pod koniec października będzie sesja. Potem jest listopadzie i w grudniu jedna z reguły, ale mówię, że może być 2, no bo to jest wtedy ostatni moment, kiedy zatwierdzamy budżet. Tak ustaliliśmy w powiecie, że no nie właśnie czekamy. Chciałem zapytać, jak budżet będzie wyglądał na przyszły rok powiatowy. To można najpierw zacząć od tego, że do mniej więcej końca września różne stowarzyszenia, organizacje, obywatele mogli zgłaszać swoje również wnioski do powiatu. Było dużo? Bezpośrednio z reguły składają do zarządu powiatu, no bo to zarząd na czele ze starostą przygotowują projekt budżetu, ale też trafiały do komisji, więc radni poprzez komisję też jakby ustosunkowywali się do tych wniosków. Do mnie też kilka trafiło, a tu jeszcze akurat wziąłem dzisiaj z sobą dwa takie wnioski. Na przykład dotyczy planu budżetu, chodnik przy drodze powiatowej w Maciejowicach, skrzyżowanie w stronę przystanku. I tu jest uzasadnienie obywatelski, widzę, to jest wniosek jednego z radnych w Otmuchowie. I on został złożony w prawidłowym czasie, poszedł do pana starosty, bo to zarząd buduje budżet, więc ustosunkuje się do tego, czy ten projekt może się znaleźć. I znajdzie się? Nie jestem pewny, więc to idzie drogą. Słuchają drogą. Nas tam, wie pan, słuchają nas tam w Maciejowicach. No więc ja mówię, że dlatego powiedziałem, że takie wnioski też trafiają z terenu, a drugi mamy na przykład bardzo dużej grupy, to jest aż podpisywane, można powiedzieć, 7-8 organizacji, a dotyczy Głębinowa. Tam drogi, która się łączy powiatowa z gminną. Tu jest całe to uzasadnienie, że na odcinku do wylotu z Ronda przy drodze krajowej do skrzyżowania przy wjeździe do Głębinowa brak jest utwardzonej drogi, są tam ubytki i wnioskują o to, żeby w 2017 roku w projekcie uwzględnić to ten ich wniosek. No i to również poszło do pana starosty, pójdzie ewentualnie na komisję do zaopiniowania, bo cała zasada jest taka, że środki finansowe wskazuje się, na jaki cel mają iść, a głównym twórcą projektu budżetu jest zarząd. Więc głównych takich standardowych projektów, o których już można mówić, to jest na pewno to centrum przesiadkowe, to jest początek realizacji wielkiego przedsięwzięcia. To jest ulica Piastowska w Nysie. O tym sporo rozmawialiśmy na antenie, a to już będzie pewne, że w przyszłym roku rusza? Znaczy w przyszłym roku jest na tyle już można powiedzieć przygotowana dokumentacyjnie powiat, że powinno w przyszłym roku, wydaje mi się, w drugiej połowie ruszyć. Natomiast dodatkowo jest jeszcze inny temat z drugiej strony, to jest ulica Długosza i Krawiecka, które są w tym roku realizowane. To jest jakby pewien etap do budowy drogi transgranicznej Polska-Czechy. Bo teraz w tym roku jeszcze jest zrobiony odcinek Białej Nyskiej. Potem z Białej Nyskiej w przyszłym roku powinien być odcinek realizowany, i to w projekcie budżetu zarząd składa. Odcinek do Morowa, to jest przez tam za Białą Nyską, jeszcze Morów i Kijów, i to pójdzie do granicy. No również mamy w projekcie budżetu na przyszły rok bardzo ważne propozycje starosty i zarządu, które jakby w tym roku były już, o tym mowa była dość głośno, nawet na ostatniej sesji poświęconej służbie zdrowia, czy to było 2 sesje temu, mowa o termodernizacji szpitala w Głuchołazach i tężni. Kontynuacja, bo tam już była tam jest kontynuacja, tak, ale to jest około 2 milionów tam będzie jeszcze szło, bo to wymiana kotłowni jest. Natomiast nawet teraz rano rozmawiałem ze starostą, to na pewno, jeżeli nie pójdzie to poprzez Fundusz Ochrony Środowiska, bo wniosek w tym kierunku idzie, to chodzi o tężnie we Głuchołazach, to zarząd chce zrobić tak, żeby jednak, jeżeli nie byłoby środków stamtąd, to z budżetu powiatu środki by przeznaczyli na budowę tężni w Głuchołazach i w przyszłym roku byłaby rozpoczęta budowa tężni. A kiedy zakończenie? No zakończenie to tężnią nie jest tak trudno, bo to jest właściwie urządzenia są, które no, są wycenione, należy zakupić, zamontować. Podejrzewam, że jeżeli by wszystko
się dobrze ułożyło, to i w przyszłym roku byłaby tężnia w Głuchołazach. Czyli Głuchołazy, drugi Ciechocinek. No, tak możemy nazwać. One mają swój urok, także. No, oprócz tego jest na przykład nowe przedsięwzięcie w projekcie budżetu. To jest most w Kałkowie, cały nowy, więc to jest inwestycja dość duża, włącznie z drogami dojazdowymi. Więc to jest następny element inwestycyjny. No, można powiedzieć tak, że powiat, który nie ma dużo własnych środków, własnych dochodów, niewiele można powiedzieć, to stara się od wielu, wielu lat, tak jak obserwuję, mniej więcej od 12 lat siedząc w powiecie non-stop w tej chwili, to mnóstwo jest środków wydawanych właśnie na inwestycje. Co niektóre powiaty dziwi, jak to jest możliwe, że z małych środków własnych, ale tu są właśnie między innymi, ja to nazywam, umiejętne składanie wniosków, zarówno do RPO, jak i do różnych funduszów, schetynówki, na przykład w przyszłym roku ze dwie schetynówki są proponowane do budżetu. No, czyli środki z zewnątrz są pozyskiwane, no i dokłada się własne. A jeśli chodzi o ilość pieniędzy, którymi dysponuje powiat, to się zmienia, czy nie? Nie, na razie się nic nie zmienia. Właściwie ten budżet jest mniej więcej tej samej wysokości. 115 milionów złotych w skali roku. Zarówno przychody, jak i ewentualne wydatki na tą pozycję są układane. I udział w podatkach w Skarbie Państwa i w subwencjach jest mniej więcej na tym samym poziomie. No i następny przykład tego, że budżet i powiat tak jest umiejętnie skonstruowany, jeżeli chodzi o oświatę, co zresztą na święcie Komisji Edukacji Narodowej, które niedawno obchodziliśmy, święto naszych nauczycieli, była podana informacja przez pana starostę i zarząd, to samo jest na komisjach podawane i często na sesjach, że sam się bilansuje budżet oświatowy. Utrzymanie placówek w sensie kadrowym i bieżącego funkcjonowania pokrywamy z subwencji, nie dokładamy z własnych środków. Natomiast inwestycje tak. Mhm. Panie przewodniczący, starostwo ma nową siedzibę. Czy coś zmieniło się w posiedzeniach rady? Będziecie na przykład obradować w nowej siedzibie? Nie. Komisję w nowej siedzibie? Nie. Znaczy w nowej siedzibie przy ulicy Piastowskiej, gdzie już od 2 tygodni pracuję i można powiedzieć dzień w dzień przyjmuję jak największą ilość naszych mieszkańców powiatu, to pracuje Urząd Powiatowy, starostwo. Oczywiście jest tam gabinet przewodniczącego rady i dyżur ewentualnie, które pełnię we wtorki, to tam przychodzę teraz. Jest sala posiedzeń, która jest do, no, można powiedzieć, dyspozycji urzędników na różne narady i spotkania również zarządu powiatu, ale także na komisję. Natomiast sala posiedzeń jest w muzeum i tak już zostanie, bo uważamy, że nie po to była kilka lat temu odnawiana i robiona w nowym stylu, a właściwie w starym, bo ona jest takim trochę stary styl utrzymana, żeby ją opuszczać i dobrze jest muzeum radnym. Wydaje mi się, że chyba mury muzealne wpływają, że na naszych sesjach nie ma większych sporów. Dyskusja jest twórcza i merytoryczna. Na muzeum to jest powiatowe. Muzeum jest powiatowe, tak. I Rada Powiatu siedzi w Muzeum Powiatowym. Skończył się sezon letni. Jak pan podsumuje go jako prezes Niskiego Ośrodka Rekreacji? No widzi pan, jest szaro, buro, słońca nie ma, nieprzyjemnie i wydawałoby się, że nic nie robimy. No niestety, albo stety, cały czas pracuje ekipa NOR-u, bo i zarówno nad jeziorem zawsze się ktoś pojawia i wynajmuje albo pokój, albo domek, bo jeszcze taka pogoda jest, że mogą przyjechać, a oprócz tego mamy ogrzewane kilka pokoi w jednym dużym domku. Oprócz tego pracuje stadion i Orlik i Skate Park codziennie jest otwarty. Pływalnia, która w tej chwili właściwie można powiedzieć coraz bardziej jest oblegana, bo właśnie taka jest pogoda i pływalnia kryta. Pływalnia kryta. I tam jest dość duży ruch ludzi, no a my rozpoczynamy przygotowanie do rozkładania lodowiska, bo niedługo zima nadchodzi. Zaraz lodowisko porozmawiamy. A jeśli chodzi o pływalnię, ceny, bilety, godziny wejścia te same, czy coś się zmieniło? Znaczy są te same. Myśmy mniej więcej już od pewnego czasu utrzymali zasadę, że codziennie jest czynna kryta pływalnia od 7 do 21. Jedynie tylko w soboty i niedzielę albo w święta jest czynna od 11 do 21. Natomiast ceny są takie same, jak były w tym roku, nie były zmieniane.
aczkolwiek nie wiadomo, czy pod koniec roku nie będzie trzeba ruszyć, bo koszty idą, no energia poszła znowu, dostaliśmy informację, a przy wodach, woda i ścieki również. Więc musimy się jakoś zbilansować i policzyć koszty utrzymania krytej pływalni, bo to nie jest łatwo prowadzić taką dużą, taki duży obiekt. A lodowisko kiedy rozkładacie? W tamtym roku, dwa lata temu mniej więcej rozkładaliśmy je zaraz po 11 listopada. Tak. Cały czas w tym samym miejscu? Tak, jest na stadionie, a konkretnie na kortach, które jeszcze no, dziś i jutro, ale widzę, jest pogoda niezbyt ciekawa. Podejrzewam, że niewiele osób będzie chętnych na uprawianie tenisa ziemnego po południu. Więc za dwa dni likwidujemy korty i zaczynamy przygotowania do rozkładania lodowiska. Proces rozkładania lodowiska jest, można powiedzieć, krótki w sumie, bo po rozłożeniu lodowiska w ciągu czterech dób, czyli mniej więcej po czterech dniach, możemy zrobić taflę lodu. Natomiast teraz trzeba po prostu przygotować zarówno powierzchnię kortu, mocno je trzeba będzie zwałować i ubić, bo rozkładamy na to maty glikolowe, bo to jest pod ciśnieniem glikol wpychany do tych mat. Tam wchodzi około 1000 litrów glikolu i to jest podstawa, żeby rozpocząć mrożenie i wtedy włączamy agregat. Więc my tam mniej więcej od czwartku najbliższego zaczniemy przygotowania do otwarcia lodowiska. Lodowisko chcielibyśmy w tym roku uruchomić wcześniej, tuż przed Wszystkimi Świętymi albo zaraz po Wszystkich Świętych. Oczywiście to jest zależne od temperatury. No to właśnie. Tak się, chodzi o to, że w nocy nie powinna być temperatura wyższa jak plus 10. Mhm. No, te noce niektóre już są teraz chłodne. Patrzymy na meteorologiczne komunikaty. Jedne mówią, że znowu pod koniec tygodnia będzie jakieś ocieplenie. Drugie mówią, że nie wiadomo. No, w związku z tym, jak będzie 2-3 dni do momentu, kiedy chcemy uruchamiać mrożenie, to wtedy będziemy pewniejsi i wtedy zaczniemy mrozić. No, chcemy, żeby temperatura była w granicach 4-2 stopni w nocy, to wtedy spokojnie możemy zrobić taflę lodu. Ale w listopadzie już na łyżwach będzie można. Tak, chcielibyśmy, żeby w listopadzie było otwarte już lodowisko i mogło funkcjonować i służyć mieszkańcom Nysy. I nie tylko Nysy, bo przyjeżdża bardzo dużo ludzi spoza Nysy. Mhm. Wczoraj był tutaj w Radiu Nysa burmistrz Kolbiarz, burmistrz Nysy. Mówił, że będzie modernizowane kąpielisko odkryte. Tak, to jest, można powiedzieć, teraz mogę powiedzieć jako z dwóch stron, bo to jest połączona koncepcja między powiatem a gminą w ramach współpracy. Pan pamięta i pan starosta o tym mówił, też było kiedyś podawana informacja, że chcemy powstać takie centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jakby nowa siedziba, to zostało dość mocno uargumentowane zarówno na sesjach powiatu i to dostało zielone światło i starosta wprowadził to do jednych z priorytetów w ramach Centrum Rehabilitacji i to będzie robione z funduszu, który jest już przyznany subregionowi Nysa i on by był podzielony, część by była środków otrzymanie z dofinansowania, by zabiegał powiat na to Centrum Rehabilitacji, a gmina Nysa, burmistrz Nysy otrzymałby środki na zagospodarowanie kąpieliska, to byłoby tak zwane rewitalizacja kąpieliska miejskiego. To chodzi o kwotę mniej więcej 6 milionów złotych, zarówno tu, jak i tu. Razem gdzieś około 12 milionów. Więc jest duża szansa, że kąpielisko i to Centrum Rehabilitacji Powiatowe w przyszłym roku będą, bo to ten wniosek będzie rozpatrywany w przyszłym roku, więc jest nadzieja, że pod koniec roku byłaby realizacja tych dwóch inwestycji. A coś nowego w przyszłym roku nad jeziorem nas czeka? No tu jest sprawa dotycząca w tej chwili, no bo jesteśmy w trakcie połączenia. To jest nagrywany proces strasznie długi dla mnie, bo rozpoczęliśmy go jeszcze w kwietniu z kimś zarządem nieruchomości, a do tej pory nie możemy spiąć się, bo to Krajowy Rejestr Sądowy, tam dwukrotne zawiadomienia. Nie będę tu szczegółów mówił, bo to jest, ja to nazywam już trochę denerwujące, że tak długo to trwa. My jesteśmy umówieni z panem Wyczałkowskim na to, że w momencie, kiedy już dostaniemy zawiadomienie, że jesteśmy połączeni, żeby siąść również z planami co do jeziora. Tu się mówi właśnie o tym słynnym 100 metrach. Mhm. Bardzo często. Ja tylko mogę powiedzieć, że oczywiście niedobrze się stało. Przypomnijmy, w 100 metrach, że od brzegu, zapadła uchwała, iż w sejmiku, tak, w sejmiku, iż do 100 metrów od brzegu nie można inwestować, tak? Tak, tylko że w pewnym sensie Nyski Ośrodek Racji trochę się broni, ponieważ wiele lat temu został uchwalony plan szczegółowy już zagospodarowania tu, tego wokół tego terenu,
NOR-u konkretnie również. Więc można powiedzieć, że te pewne uzgodnienia, w razie czego budowlane, mogą być robione. Stąd pewne rzeczy możemy zaplanować inwestycyjne na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Rozmawialiśmy z panem prezesem i z panem burmistrzem, że no, czas najwyższy po prostu zainwestować nie tylko w sanitariaty, bo tam trzeba je zmienić. A własnymi środkami nie byliśmy w stanie tego zrobić. A jeżeli były środki, tośmy tylko raczej to próbowali na tyle zrobić, żeby to było estetyczne i dobre. Więc jest jeden sanitariat potrzebny cały do zrobienia, włącznie z prysznicami i z toaletami. A oprócz tego są potrzebne inwestycyjne, ja to nazywam taki zestaw bungalowów. A nawet w związku z zieloną wodą, o której wszyscy mnie pytają, czy jest, czy będzie, na to nie mam siły, ja już nikt nie ma na to siły. W związku z tym też jest koncepcja, tak lekko ujawnię, że gdyby się wszystko dobrze ułożyło, to żeby też w przyszłym roku pomyśleć o zainwestowaniu w tak zwany kompleks małych baseników na ośrodku, które by dały szansę turystom, jeżeli jest właśnie glon, odpoczynek w czystym basenie na terenie ośrodka. To byłby taki, ja to nazywam, mała ala park wodny, nieduży, to nie chodzi o wielkie akwaparki. Tak jak często jest przy wielkich ośrodkach, na granicę jeździmy do Hiszpanii, są tak zwane baseny i brodziki dla dzieci. Dziękuję bardzo. Naszym dzisiejszym gościem był pan Mirosław Aranowicz, przewodniczący Rady Powiatu Nyskiego i prezes Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na obiektach Nyskiego Ośrodka Rekreacji. I zapraszamy na lotowisko już niedługo. Zapraszamy na lotowisko i na sesję chyba 29 albo 8 października, przepraszam, idzie pan daleko, poszedłem. Dziękuję bardzo.